Dzień dobry, zapraszam na wydarzenia. Zobaczcie Państwo, co wydarzyło się w Zabrzu. Od wczoraj oficjalnie rondo przy centrum przesiadkowym przy ulicy Goethego nosi imię patrona miasta Zabrze, świętego Kamila. Chcemy otworzyć w naszym ukochanym mieście Zabrze rondo patrona świętego Kamila. To też taki dobry znak do tego, aby ten patron czuwał nad wszystkimi, którzy tu będą przejeżdżać, korzystać z tego ronda. To jest wielka radość. Mamy rondo świętego Kamila w takim pięknym miejscu. Jak widać, za nami dość duży ruch, więc każdy, kto będzie przejeżdżał, spojrzy. No i pewnie jakąś refleksją to ogarnie, bo zobaczy, że święty Kamil jest patronem naszego miasta. A dodatkowo to jest też taka piękna reklama, że jednak są miasta, które mają swoich patronów i święty Kamil już od ponad 28 lat jest patronem naszego miasta i władze naszego miasta dbają o to, aby był uczczony. No i też w sercach naszych mieszkańców na pewno święty Kamil jako patron chorych, cierpiących, służby zdrowia cieszy się nie mniejszą popularnością. Ta uchwała, którą podjęliśmy w poprzedniej kadencji, w marcu, to było 18 marca, było kilka tych nazwisk i rondo księdza Prychały, i rondo świętego Kamila, rondo stulecia miasta, jeszcze trochę ulic, także w kolejce czekają, żebyśmy otwarli uroczyście te miejsca. No a tutaj, jak już ksiądz powiedział, to rondo świętego Kamila chcieliśmy, żeby było w samym centrum miasta. No, jest to serce miasta. Tu jest tak duży ruch, że każdy, kto będzie przejeżdżał, to sobie przypomni, jeżeli zapomniał, kto jest patronem tego miasta. A jeżeli nie wiedział, no to się dowie. Zwłaszcza ci, którzy do naszego miasta przyjeżdżają i nigdy tego nie mieli szansy usłyszeć. Święty Kamil nie tylko pomagał chorym, ale przede wszystkim dla niego było ważne, że to nie ma znaczenia, kim jest ten potrzebujący, niezależnie od przekonań, od statusu społecznego, pomagał wszystkim i ja bym tak chciała, żeby w tym mieście również było. W listopadzie tradycyjnie obchodzimy Andrzejki. To czas wielu zabaw i spotkań w gronie znajomych. Jedną z takich andrzejkowych zabaw z myślą o mieszkańcach zorganizowała Rada Dzielnicy Guido. Bardzo to się fajnie bawimy na tej zabawie i no i nic dodać, nic ująć. Jest wspaniale, jest. Wrażenia są wspaniałe, jest to zabawa andrzejkowa po prostu Rady Dzielnicy i dla, przeważnie są emeryci, więc dla emerytów jest to wspaniała zabawa. Ta impreza andrzejkowa jest organizowana już drugi rok. Tamtego roku organizowaliśmy dla mniejszej ilości mieszkańców i byli to tylko seniorzy z dzielnicy Guido. Tego roku postanowiliśmy zrobić troszeczkę większą imprezę andrzejkową, nie tylko dla mieszkańców dzielnicy Guido, ale również dla mieszkańców z całego naszego miasta Zabrze. Także widzimy, że frekwencja dopisała, impreza jest na 200 osób zorganizowana. Także cieszę się bardzo, że będziemy się wspólnie bawić i że będzie integracja wspólna. Wszyscy się świetnie bawią, będą konkursy, będzie zabawa, także dla każdego coś miłego. To są nasi kochani seniorzy, mieszkańcy. My jak Rada żeśmy wygospodarowali te pieniążki, niech to będzie dla przykładu innych rad. Niech też pomyślą na przyszłość, dlaczego my nie możemy takie zrobić, a tylko Guido. To sposób integracji, dobrej zabawy, podzielenia się jakimiś tam sprawami. Bardzo się cieszę, że Rada Dzielnicy Guido zdecydowała się na to, żeby zorganizować takie wydarzenie, które integruje tak naprawdę mieszkańców dzielnicy bez względu na to, ile mają lat. Mam nadzieję, że okazji do takiego świętowania właśnie z mieszkańcami naszego miasta będzie w Zabrzu coraz więcej. Zapewnia im opiekę, leczenie i rehabilitację. Od 6 lat Fundacja Przytul Jeża ratuje skrzywdzone i wymagające pomocy jeże. Zazwyczaj ich nie widujemy, są skryte, ale
bardzo bystre i inteligentne, uczą się szybko. Jeże, bo o nich właśnie mowa, to stworzenia szczególne. Są wyjątkowe, bo są zwierzakami bardzo pożytecznymi. Są wyjątkowe, bo są jednym z niewielu gatunków, które żyją od czasów prehistorycznych. Do tego, mimo tego, że są malutkie, są drapieżnikami. Bardzo, bardzo pomagają nam w naszych ogrodach, bo zjadają wszystkie pędraki, larwy, ślimaki. Co prawda w małej ilości, natomiast pomagają nam w tych ogrodach bronić nasze uprawy. Fundacja Przytul Jeża, którą prowadzi pani Joanna, zajmuje się czynną ochroną jeżowatych wszystkich gatunków. To tu poranione i chore jeże mogą liczyć na troskliwą opiekę i pomoc. Każdy z podopiecznych ma inną historię. Trafiła do mnie 2 lata temu malutka jeżynka. To dziewczynka, która dopiero zaczęła żyć. Miała może około 3 miesięcy. Niestety stała się ofiarą pogryzienia bardzo okrutnego przez psa. Straciła oczko, straciła wiele kości czołowych, nosowych, miała odmę i naprawdę była w bardzo, bardzo ciężkim stanie. I na szczęście udało się Justysi pomóc. Rehabilitacja, leczenie trwało bardzo długo, natomiast Justysia jakby znalazła schronienie u mnie i mieszka sobie w ogrodzie dożywotnio już. Ancymonek to jest moje oczko w głowie. To jest jeżyk, który urodził się już z pewną wadą. Takie jeżyki nie przeżywają w naturze. On był maleńki. Najprawdopodobniej jego mama z rodzeństwem zaczęła zwiedzać i uczyć się świata, a on nie był w stanie po prostu chodzić, bo nie ma percepcji własnego ciała, ma zaburzoną motorykę. Moje serce nie pozwoliło na to, żeby poddać go eutanazji. Starałam się zapewnić mu jak najlepszą opiekę. On bardzo dobrze funkcjonuje, jakby poza tym, że ma zaburzenia motoryki, to wszystko inne u niego działa. Jest po prostu jeżykiem, który jest inny, ale ma swoich przyjaciół jeżowych, też bardzo dużo czasu spędza w ogrodzie. Pani Joanna wiele oddała jeżom, robi co może, by zapewnić im odpowiednie warunki. Do szczęścia brakuje jednego. Moim największym marzeniem jest zakupienie własnej ziemi, takiej, gdzie pomieści się bardzo dużo jeży, bo aktualnie niestety wynajmuję mały domek z niewielkim ogrodem. Mam ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o przyjmowanie tych jeżyków. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego weekendu.